Cześć, jest sobota. Wymyśliłem sobie, że jeszcze na tydzień przed maratonem pobiegnę piątkę, żeby trochę się przetrzeć na City Trailu. Zobaczymy, jest 18:10, mam życiówkę, mam nadzieję, że uda ją się poprawić na tej olsztyńskiej trasie, która jest trochę wymagająca, jest dużo górek. I zobaczymy, chcę sprawdzić, jak ten trening maratoński odda na takim krótkim dystansie jak piątka. Plan na bieg był taki, żeby zacząć mocno, żeby w końcu dziś nie pałętać się w drugiej dziesiątce, tylko ruszyć z czołówką i rzeczywiście to się udało. Ustawiłem się w drugim rzędzie, ale już po 100 metrach praktycznie biegłem na równi z liderami. Dawaj, dawaj, czekam tutaj, chłopaki. Aż tak dobrze to nie było. Jeszcze przed pierwszym kilometrem spadłem na 9. miejsce. A w zasadzie tylko na chwilę, bo już po kilkuset metrach całą trójeczkę, która mnie na drugim kilometrze wyprzedziła, tym razem ja minąłem. I od trzeciego kilometra już biegłem praktycznie samotnie. Cały czas w głowie miałem jednak ten straszny podbieg na 5. kilometrze. Czekałem na niego, trochę się go obawiałem, bo on potrafi mocno zweryfikować kondycję. Oczywiście na tym podbiegu mina robiła się coraz cięższa, jakbym właśnie wypił sok z cytryny świeżo wyciskany. Tak mi skwasiło twarz, ale w miarę szybko na szczyt się wdrapałem. I w zasadzie zostało tylko 800 metrów do mety. Próbowałem jeszcze końcówkę przyspieszyć, ale to raczej dużo, dużo już na końcówce nie zyskałem. Jak już byłem na mostku, to szukałem wzrokiem zegara na mecie, ale nie widziałem. Widziałem tylko z daleka jakąś osiemnastkę i troszeczkę mnie to zbiło z tropu. Myślałem, że jednak nie uda się tych 18 minut połamać. Ale jak już wyszedłem na ostatnią prostą, 17:38 na zegarze i na metę wbiegłem w czasie 17:45. W zasadzie większego znaczenia z tego względu, że... Teraz już tylko tydzień do maratonu. Mentalnie jestem naładowany jak elektrownia Kozienice, teraz tylko trzeba odpocząć fizycznie, poszukać świeżości. Już od dłuższego czasu mam taki pomysł, żeby po prostu pobiec po 4:10, 4:09 na 2:55. Jak to się uda, to zobaczymy za tydzień w niedzielę po 12:00 będę biegł.